Assassin's Creed Origins. Quickly, or this monster will flee Memphis. No, w krzakach siedzę sobie, ale co ja w nich robię? A, poranna gimnastyka, rozgrzewka, a no to wszystko tłumaczy. No bo tutaj już Krystyna z gazowni i Czesiek z brodą, oni mnie już tutaj oskarżali, że ja w tych krzaczkach... Nie było żadnej jedynki ani dwójeczki, nie było ani siku, ani kupeczki. Kupeczki to dopiero będą, ale takie złotem parujące. Tylko dajcie mi trochę czasu, aż się rozkręcę, a wróg wpadnie w moje ręce, okej? Okay? Moi drodzy, a teraz to no, dzień doberson bardzo serdeczny. Z tej strony wujek Bohuj się kłania i zapraszam was wszystkich tutaj zgromadzonych na swoje zagrania. Co w praktyce oznacza tyle, że dzisiaj właśnie w kolejne piątunio przed weekendunio i pierwszy raz w 2020 roku bardzo serdecznie zapraszam was na tą najbardziej sensacyjną i niegrzeczną i co zarazem idzie kontrowersyjną serię na moim kanale, czyli na serię Zagrania Wujka Bohuna. A w niej dzisiaj, moi drodzy, zapraszam was do starożytnego Egiptu, co w praktyce znowuż oznacza, że dzisiaj zabieram was do playlisty Assassin's Creed Origins z gry o tym samym tytule. Witamy w starożytnym Egipcie. Moi drodzy, siedzę sobie w krzokach, jak już sami widzicie, i na co ja czekam? Aha, no gimnastyka już była, okej, okay, dobra, ale co ja tutaj robię? Musimy sobie przypomnieć, co się takiego wydarzyło w poprzednim odcinku, bo poprzedni odcinek z tej serii, z tej playlisty był jakiś czas temu, prawie miesiąc temu. No i co niektórzy mogli sobie zapomnieć, co ja robiłem. No całego odcinka wam streszczać nie będę. Natomiast przypomnę wam, co się stało pod koniec poprzedniego odcinka i to może wam coś więcej rozjaśni. A gdyby ktoś, no tak już całkiem zapomniał, no bo wiecie, no święta były... Co niektórzy nie mają lecytyny w organizmie, no bo kamy nie zrą i takie inne zecy, no to moi drodzy, no to jest okazja, żeby sobie wszystko przypomnieć, ponieważ moi drodzy, w opisie do filmu jest podlinkowana ta i nie tylko ta playlista w całej tej serii Zagrania Wujka Bohuna. Tutaj na takim specjalnie przygotowanym marginesie macie wszystkie tytuły wymienione, jakie możecie oczywiście znaleźć w opisie do filmu, już podlinkowane, no ale po prostu gdybyście chcieli sobie tylko przypomnieć poprzedni odcinek albo zobaczyć całą playlistę Assassin's Creed Origins, zresztą się znaczy Origins, no to proszę bardzo, moi drodzy, serdecznie zapraszam. Ale pod koniec poprzedniego odcinka, moi drodzy, dostałem niezły, no nie bójmy się użyć tego terminu, ok? I bądźmy ze sobą szczerzy, dostałem niezły wpierdol i to mocny bardzo i to podwójnie nawet, no bo co zrobiłem, moi drodzy, no se poszedłem. Czekajcie, bo się ściebia, że se ognia wyciągnę. No, Konarbis właśnie zapłonął. Moi drodzy, ale... Ale uspokójcie się, dobrze? No, posłuchajcie mnie, co chcę powiedzieć teraz. Moi drodzy, no, w poprzednim odcinku ruszyłem se tam. O, tam se ruszyłem. Wiecie, co to jest? Nie, to nie jest żadna osada. To jest obóz. I w tym obozie, no, tam są źli ludzie. Bardzo źli ludzie. Tak bardzo źli, że... mi wpierdolili, no i niestety poniosłem tam klęskę i dzisiaj prawdopodobnie też tam poniosę klęskę i dlatego teraz sobie kalkuluję, analizuję i se przemyśliwuję teraz w ogóle, tak, se planuję plan zaplanowany w planie, se planuję, czy ja w ogóle tam se pójdę teraz na dzień dobry, bo se wam powiedziałem w poprzednim odcinku, znaczy z końcem poprzedniego odcinka, że tam se jeszcze raz pójdę i że zrobię tam porządek idealny, tylko z tym, że no z racji tego, że prawie miesiąc nie grałem w Assassina i mój skill troszeczkę, no, że tak powiem, no, musi się dopiero obudzić, rozbudzić, podjudzić, no to nie wiem, czy ja se tam teraz tak na dzień dobry poradzę. Może se poradzę, ale coś mi się wydaje, że pójdę tam jak kamikadze. No, tak se właśnie myślę, że tak może, kurczę piórko, właśnie być. No i w dupę Anubisa, no, albo teraz postawię... na wiarę w siebie i po prostu pójdę tam i zrobię, kurwa, porządek idealny, albo sobie pójdę gdzieś indziej. A
Pewnie się pytacie, a po co tam se mam iść? No bo tak faktycznie, gdyby przyjrzeć się mapie, no to nie mam tutaj żadnego takiego special celu, żeby iść tam właśnie. No ale, moi drodzy, ja sobie tak ubzdurzyłem, że jak już jestem w tej części mapy, to żeby się nie wracać. No wiecie, tam AWF to tu, AWF to tu, AWF tu. To nie jest Far Cry 5, że ja sobie siądę do śmigłowca i uno momento i będę tam. Tu nie fruwają śmigłowce. Tu nie ma czegoś takiego. Dlatego se tak myślę, kurczę piórko w dupę Anubisa, że se pójdę tutaj do tej postaci, moi drodzy, no i no nie wiem co to jest za postać, ale w tajnej służbie postać ta zadanie dla mnie ma. Może to jest jakiś agent, może nawet samej Kleopatry, albo nie wiem kogo, także strasznie mnie korci, żeby tam pójść do tej osoby i odhaczyć ten, jakby nie było, bardzo, może nie tak ważny, ale ciekawy punkt. No, no to jest jakiś ktosiek, no i tego ktośka, śwież mi wie, no poznać i tu mam jeszcze pytajniki, tu mam jeszcze pytajniki, bo pewnie ci, którzy nie wiedzą, o co tutaj się rozchodzi, bądź coś nie pamiętają, no to jak w chwili obecnej pomiędzy takimi zadaniami konkretnymi, głównymi, postronnymi, no szwędam się po tym całym świecie jak ten ostatni Jedi, znacie się Medjay, no robię dobro dla ludzi potrzebujących mej pomocy, no bo już taki jestem, no. No poznajcie moje chamskie serce, już taki kurna jestem, no. No jestem se jaki jestem, ale taki właśnie jestem, że pomagam ludziom i tutaj do poziom 38, no chłop czeka na mnie, czy też kobita, nie wiem kto tam jest, no i se chyba tam jednak pójdę. Tylko wiecie co, no ja wiem, no niech dobry Bóg wie o swojej opiece, ale wy też, no trzymajcie kciuki za mnie, żebych tam nie poległ jak dwa razy w poprzednim pod koniec odcinka. Tak żeby, no, niech poczuję waszą moc, niech wasza moc przyjdzie do mnie, no. Także idę tam, no dobre, idę tam. Tylko ja nie wiem jak to się, no może ja konara przestanę płonąć, bo mogę tam po prostu zostać zidentyfikowany. No to se idę tam. Oczywiście, żeby tam se pójść, to najpierw se ptaka tam wypuszczę. No jak mi konar zapłonął, no to ptak też se mi... Nieważne! Poznaczam się tych wszystkich dzieciołów, proszę bardzo, tu jest jeden. No i jak oni śpią, no to może ich mniej tutaj będzie, nie? No tak sobie myślę, że może ich mniej będzie, a może ich nie będzie mniej, no. Tak czy inaczej, że klęskę, że poniósł w poprzednim odcinku i to będzie teraz zemsta. No jejku, ich tu jest dużo. Najgorsze jest to, że oni są rozproszeni, no. Rozproszeni są po całym tym obszarze, no i... No i to nie jest takie chope siupe, no, nie do końca mnie to tak, że tak powiem, bawi, żeby oni byli rozproszeni. Jakby byli w jednej, że tak powiem, skondensowanej grupce, no to ja bym sobie mógł, granata dymnego puścić, i chope siupe, tralala, bombki i tak dalej, i tak dalej. A tu oni są rozwaleni po całym tym, no. Mało tego, jeszcze bardzo mi zagrażają ci, którzy są na tych najwyższych masztach. No i tutaj, moi drodzy, jeszcze, bo warto powiedzieć tutaj o jednej rzeczy, że ja skopałem tutaj dupę już takiemu jednemu ważnemu, zostało mi tylko chyba dwóch kapitanów z tego, zaraz wszystkiego się dowiemy ze szczegółowego opisu, tu jeszcze jeden gamoń na wieżyczce, dobra, wszystkich sobie ich tutaj oznaczymy, znaczy, no na pewno nie wszystkich tutaj sokolim wzrokiem oczywiście sobie od razu znajdę, nie, no, ale powolutku. Co się okazało, że jak ja się tutaj targnęłem na te najgrubsze, gruboskórne, że tak powiem, te jełopy, to się okazało, że ci, których ignorowałem do tej pory, takie wiecie, to takie jakieś tam pojedyncze jednostki, to one zaczęły mnie kąsać, jak pszczółka, no. I wiecie, jak to mówiła jedna nasza pani premier w rządu takim jednym, że jak te ludzie kiedyś tam w te mamuty tymi kamieniami rzucali, no coś na takiej zasadzie, no. No i w końcu dorwali mnie mamuta, no. No jest szansa na to, że tutaj dużo strażników w nocy będzie se przysypiać, no. Jest taka szansa, no ale to wcale nie jest powiedziane, że na pewno tak to będzie, no. Tutaj ten jeden w namiocie coś śpi, no na pewno też sobie nie wejdę bramą główną, no bo to głupi pomysł na pewno jest, no tyle wam powiem. Ja widzę szansę, żeby tutaj wejść, tak jak ostatnio, chociaż z drugiej strony, no mógłbym sobie też jakąś inną strategię obrać, no mógłbym, no. No co bym nie mógł, jakbym mógł. A gdybym tędy tak se wlazł, po tej pagórku tutaj, koło tego drzewa bym se przeszedł i tu bym zaatakował, po tej linii może bym też mógł przejść. Nie, po tej linii już próbowałem. Tak się nie da po tej linii. Poza tym tutaj mam dzięcioła strażnika. No łatwo nie jest. Sami widzicie, że to jest forteca
no, niełatwa do zdobycia. Od strony morza niemożliwa do zdobycia. Od strony morza nie ma. Od strony morza się na pewno tutaj nikt nie dostanie. Chociaż... A może jednak, tutaj mamy jakąś skałę i tutaj mamy wejście z boku. Prawdopodobnie da się gdzieś wyjść już w centrum tego całego obozu. Ale dobre, moi drodzy, no to ruszamy. Ruszamy w świat, no. Widzieliśmy to już z lotu ptaka, także teraz, moi drodzy, no ptaka już sobie schowam. Pozwólcie, okej? Okay? Widzisz, to można się ptakiem na dzień dobry bawić, no. I pójdę sobie od strony morza, no. A jednak, zdecydowałem się. Tylko żeby nikt mnie nie zauważył. Przede wszystkim ja sobie tak. Zobaczę, co tutaj mam. Dobra. Moi drodzy, a może tak przy okazji też, żeby jeszcze dać sobie większe szanse, to zobaczę, co da mi się tutaj w zdolnościach, że tak powiem, wykształcić, no, tak wzbogacić się jakieś kolejne fajne umiejętności, bo mam perków sztuk dwie. Ja mogę na to po prostu teraz sobie wpłynąć na to, żeby mi się udało, nie? Bo mogę sobie perka przypisać po jakieś fajne umiejętności i będę miał lepsze szanse, większe szanse. Tylko że tak, zobaczmy, co tutaj mam do dyspozycji. Przeanalizujmy to. Seria skrytych zabójstw. To by było dobre. To by było naprawdę dobre. To by było dobre. Ale zobaczmy dalej, co jeszcze jest. Wzmocniony łuk wojownika. To też by było dobre, ale nie przekonuje mnie na tyle. Furia łuków. Po skrytym zabójstwie z łuku masz jeszcze 3 sekundy w zwolnionym tempie, póki nadal celujesz z łuku. To też by nie było głupie, tylko z tym, że tutaj są potrzebne aż 3 perki, a ja mam tylko 2. Elitarny łowca. Aha, że w locie mogę strzelać, tak? W takie slow motion mogę sobie strzelać w locie. Okej, dobra, tylko z tym, że no niekoniecznie, nie za każdym razem skaczę z czegoś, tak? No także czasami nie da się skoczyć z płaskiego, no. To jest tak, jakbyście chcieli spaść z podłogi, no nie da się, po prostu się nie da. No to zobaczmy, co jeszcze. Właściciel rydwanu, nie, no po jakiego grzeba mi rydwan? No uważam, że to szkoda na to czasa. Mistrz oddechu, też to niepotrzebne mnie jest. Szał, co to jest za ten? Naciśnij R, aby użyć. Naciśnij R, aby użyć na nieświadomym wrogu niższego poziomu i zwrócić go przeciwko jego towarzyszom. Ale tu jest warunek, że wróg musi mieć niższy poziom od mojego. Czyli jak ja mam teraz poziom 38, to wróg musiałby mieć poziom max 37. Aha! No niby umiejętność, ale uwarunkowana. No to tak sibum troszeczkę, no ale ciekawe to jest. Ciekawe to jest, zainteresowało mnie. Bo po co ja mam walczyć sam z jełopami, kiedy jełopi mogą walczyć z jełopami? A gdy dwóch się kłóci, trzeci korzysta. No tak czy nie? No jak nie, jak tak? No mogłoby tak być. No i to coś tutaj, no mogłoby wnieść do życia mojego tutaj cyfrowego. Zasłona dymna. Tak niekoniecznie. Oni mają sokole oko i nawet jak będę chciał sobie zasłonę dymną zrobić, to sobie fasolki zjem. Jak sobie purtnę, to nie przeżyje nawet bakteria. Dobra, idąc tutaj dalej. Co? Adrenalina. Pasywne. Twoja adrenalina od początku starcia, ale tutaj potrzebuję 3 perki na to. Nie mam tyle. Nie stać mnie. Zabij i ograb. No to też jest dobre, tylko z tym, że to ja bardziej tak w umiejętności chciałbym coś, wiecie, tak żeby być bardziej utalentowany. A takie pchnięcie, no też ile ja tu walczę, kurde, na skarpie przy jakiejś, nie? Chociaż no to niekoniecznie musi być skarpa, bo na przykład zrobię komuś tak sipuku, hop, siup, tralala i mogę go po prostu, no tak, położyć go na glebie, nie? Niekoniecznie muszę go spadnąć z przepaści, no. Okej, no co tutaj jeszcze się, o, kombinacja przełamująca. Po przełamaniu możesz dalej atakować kombinacją lekkich ataków. O skurczysyn, no to też by nie było głupie. Przełamanie z kombinacja z rzutem. To też nie byłoby głupie. Ileż razy jest taka sytuacja, kiedy ja walczę z jednym jełopem, a drugi jełop po prostu już czeka, żeby mnie kropnąć. Tylko z tym, że tutaj mam za mało perków, więc żeby wykorzystać w ogóle na
chwilę obecną te moje dwa perki, to raczej chyba wezmę sobie to. Tak sobie postanowiłem i tak będzie. Zobaczę, jak to będzie działać w praktyce. Czy to w ogóle będzie działać? No zobaczymy. Może się mi to przyda, może nie. No tam jełopa mam na górce, widzicie go? Jak ja mam tam na morze pójść? No cóż, no, postaramy się, no. Znaczy, ja się postaram, wypaczajta. I trzymaj tak kciuki, okej? Okay? No. Dobra. Tutaj na skałkę. Tak, żeby się przybliżyć tak do jego wysokości. Żeby go... Co on chce? Na czosy? No co? Się łapie, posrało? Może jeszcze kurwa frytki do tego? Dobre, moi drodzy, no to... Tak, odpowiedni łuk i zaraz sobie mu sipuku. Na czosy se zażyczył. No kurwa, posrało go czy co? Dobra. I sibum mu w ten głupi łeb. Ja ci dam kuźwa na czosy. Tam, leżeć! Kuźwa. Se znalazł chłopca na posyłki. Co ja to kuźwa, catering jestem? Dobra. Droga zielona. Wolna. To się znaczy. Może być też zielona. No, ja tutaj zaś teraz walczę z tymi, wiecie czym, nie? Z tymi tutaj... Z tą moją myszką. Z DPI. O, proszę bardzo. Od tyłu. Mam otwarte drzwi. Hehe. Dobra, zobaczmy, jakie tutaj mamy cele. Moi drodzy, dowódcę zabiłem. Mam jeszcze tutaj do kropnięcia dwóch kapitanów i do zebrania cztery skarby. Precious. My precious. Okej. Jakoś tam na tą wieżyczkę się muszę wyskrobać, żeby wyłączyć im autoalarm. Tak jest. Widzicie, co tam jest, nie? U góry. Ja się tutaj fajnie, o, po cichaczu wyskrobię. A cicho, nie teraz, chłopie. Nie teraz, czekaj cierpliwie, chłopie. Ja mam teraz akcję. Pamiętacie, co ja tu zrobiłem w poprzednim odcinku? Ja sam se strzeliłem ten, tutaj ten, bo byłem ciekawy, czy to w ogóle zadziała, jak ja sobie sam w to strzelę. No i, nie wiem, po co ja się ciekawiłem. Jak on nie zamknie tej gęby... No słuchajcie, no ten łuk, no na nic mi tutaj. Ten? Cicho, chłopie, mi tam! Będzie mi tu helpować teraz. Dobra, schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Jeszcze mnie chłop zdradzi, no, że tu jestem. Zdradzi moją pozycję. Cicho, potem, człowieku. Muszę najpierw powybijać te jednostki. Nawet nie wiedzą, że mają wroga w obozie. No okej. Kurczę, piórko. Gdzie oni się wszyscy podzieli? Coś mi tutaj się drze do ucha. Tak na wszelki wypadek. Uzupełnić kołczany. Tak jest. Sukin kotek. Stoi przede mną. Jak go sobie rozpracować? O, Gloria, protector, widzę. Tam jest ten, do którego przyszedłem tutaj. Ale, moi drodzy, no, muszę sobie jakoś to rozpracować strategicznie. Chcę się zbliżyć do tych jednostek, które mnie kąsały. I powolutku, po cichutku, w stylu asasyna, wykończyć wszystkich. Hop. Gdzie oni wszyscy są? A, tam jest ten drugi kapitan, kuźwa. Skurczysyn. Po cichutku, powolutku. Tam mam jednego jełopa. Dobra. Pytanie, czy da się zaskoczyć? No Bajek, ja cię proszę, przecież masz tutaj drabinę. To po kiego grzyba ty skaczesz? No przecież hałasu narobisz, chłopie. Cichutko, spokojnie. Podejdziemy go. Jeszcze mnie nie zauważył. Nie hałasujcie. Cichutko.
O, chłopa nie da się z tego zestrzelić. To zrobimy jeszcze inaczej. Podejdziemy go. I leżeć mi tu. Pięknie. Elegancko. Idzie tutaj kolejny. Dobra. Mam jeszcze... Zauważył mnie? Coś widział, ale sam nie jest pewny, co widział. Lub kogo widział. No hen do żony. Stoi i się patrzy w tą stronę. Kurczę, piórko. Ten obóz tutaj jest trudny. Ten obóz tutaj jest naprawdę trudny. Chyba tutaj przyjdzie. Okej. Mają mnie. Okej. Ktoś mnie jeszcze widzi. Ktoś tutaj do mnie strzelał. Okej. Dobra. Na podwórku pusto? Prawie pusto. Poskradamy się do namiotów. Skurczy konik. Okej. Przełączymy się na łuk. Gdzie jest? On mnie już raz zauważył. To jest ten gnój na tym koniu. Okej. Na murek. Jest tutaj ktoś? Nie widzę tutaj nikogo. Sukin kot. Nie no, ten obóz tym razem trzeba rozpracować. Trzeba skończyć z tym obozem. Raz na zawsze. I na pięterko. Na pewno obóz łatwym nie jest. Bez dwóch zdań. Ale rozpracujemy to sobie. Okej. Nie ma tu żadnej drabiny? Jest. Dobra. No medżaj. Po cichutku. Powolutku. Pod osłoną nocy. Niech no tylko wychyli kaczy łeb. Polek. Mam go z głowy. Okej. Następny. Okej. Pojedynczo, pojedynczo. Po jednej sztuce. Nie musi być szybko. Byleby konsekwentnie i po jednej sztuce. No chłop w namiocie siedzi, no. Kurde. Skubany. Idzie następny. Pięknie. Poczekamy na kolejnego. Szkoda, że nie da się po prostu obrócić o 360 stopni. No nie da się.
Konkujesz go! Chłop coś tam chciał powiedzieć, ale już leży. Czekamy na kolejnych. I wybijemy ich, co do nogi, po jednej sztuce. Trzeba być po prostu cierpliwym i działać spokojnie, pokornie, ale konsekwentnie. Się kurna normalnie, haha, zawodowy killer odezwał, nie? No. Tu już chyba nikt nie przyjdzie. Coś mi się tak wydaje. Dobra. Jeden gościu tam śpi. Mógłbym przysiąc, że go tutaj wcześniej nie było. On tutaj po prostu przyszedł się kimnąć. No i to jest jego ostatnia kimka tej nocy. Leżeć mi tu, chłopie. Gleba, spokojnych snów. I kubka złotem parująca. Nie no, chłopie, bedżaj, zostawże go, chłopie. Po co ja mam go nosić? Ja chcę kubkę złotą parującą, no. Przeszukaj, no właśnie o to mi chodzi. O, tutaj też coś jest. Tak, tak. Okej. I tutaj jeden ze skarbów. Bravissima. Superos. Co dostałem? Łuk. I to łuk wojownika na poziomie 38. To nie jest byle jaki łuk, ten co dostałem. To jest kuźwa konkret łuk. Dobra, tu mi został tylko ten jełop. Nie będzie kąsaczy. Nie, ten mi tu zaraz będzie normalnie helpował. Będzie mnie tutaj. Skubaniec. Dobra, leżeć, bajek. Czy ja sobie teraz poradzę z tym jednym? Bo wiecie, co bym mógł zrobić? Ja mam pomysła. Ten łuk. Ale też jeszcze mogę go zbombardować. Oh, Gloria, protecto, widzie! Pali się gnojek. We are in great danger. Nie wie, co się dzieje. Oh, Gloria, protecto, widzie! Please! We are in great danger! Pięknie. No wolne żarty, że on mi tu biegnie. Serio? On do mnie biegnie? Pojebało go? Cholera. Gin ty, Mendo! No by go szlak! Byko szlak trafił! Wstawaj, medżaj! Spierdalamy! Kuźwa! Dobrzy są! Naprawdę są dobrzy! Nie ten łuk! I tak go tutaj dostanę, i tak go tutaj dostanę. Może sobie narzekać ile chce. Jest mój! Goń mnie, skurczy koniu. Jestem szybszy od ciebie. Tak jest.
kurwa mać! No dostał mnie. Co za gnój! No, nie jest łatwo tutaj z nimi. Cały mój misterny plan poszedł w pizdu. Aaaa, kurcze piórko. Masakra. Ale próbowałem. Jestem po prostu pismys. Jestem wściekły. Zrobimy to inaczej. Polecę tam. Ale tylko polecę do tego gnojka, który mnie wołał o pomoc. Że ja się tutaj na tego kurde jełopa tak narażam. No ale trudno, no. Ach. No jestem po prostu wściekły. Cały mój misterny plan poszedł wypizdziec. Ach, kurcze piórko, no. Byto szlaczek. Ach, no nie tak to miało być. Dobra, od której strony ja tutaj przybiegłem? Aha, tutaj jestem. Dobra. Och, no i widzicie. No tak to jest, no. Nie jest łatwo. Na tym etapie gry, na tym poziomie, no nie jest już tak łatwo. Dam radę się tutaj wyskrobać? No tak. Przechyczę ich wszystkich i pójdę tylko do tej persony, do tego jełopa. Jestem ciekawy, kto mi tutaj zleci najazd na ten obóz. Bo prędzej czy później ktoś mi zleci tutaj rozpracować ten obóz, nie? No właśnie. Stoi ten jełop tam. Skurczy gnoj. Jeg jeden. Ugh, mam nerwy na niego. Oh, Gloria, protector, widzie. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Who are you? An Egyptian like yourself, Seni. For the safety of Egypt, we must flee. Why did the Romans capture you? For the knowledge I have. But we should not talk here. No i jak ja go stąd wyniosę niezauważony? To jest niemożliwe. Chłopie, leż tutaj w tych krzakach, a ja jeszcze wypuszczę tego. I tego. O, to są Andreas! O, to są Edis! Ej, podamy! Ty ludzie się jeli! I tego. A bolambanom i meterom diabiu! Ten już nie żyje. Tego muszę stąd jakoś wynieść, no. Kurcze piórko. W sumie niby forteca, ale zobaczcie, no z łatwością wyniosłem chłopa. Chociaż no jeszcze nie jestem nigdzie na 100% bezpieczny. Je, ale wąwóz. Wow, moje łękotki. Chyba tam jakiś alarm uruchomili. No dobra, no, wyniosłem go. Chyba. Gdzie jest mój Pegas? Chłopie, na konia cię dam. Żyjesz? Czy nie żyjesz? Sukin kotu. Odłożę go na jukę i spadamy stąd. Mam chłopa, tylko jeszcze nie wiem, co to dla mnie oznacza, no. Dobra, w tajnej służbie. Wynieść więźnia poza teren fortu. Okej, no to pogadajmy teraz z nim. Co to w ogóle za jegomość? I am one of Apollodoros' most trusted spies. Part of his divine manipulation of the threads. Someone betrayed us. Gave up our agents in Cyrenaica. That is how the centurion found me. He has a list of names. Then it cannot remain in his hands. He patrols the border towers. Find the bastard, see what information he has, what others can be saved. For Egypt. For a free Egypt. May our victories multiply. Okej. Okay. Moi drodzy, przyjrzyjmy się temu całemu zadaniu. W co my właśnie zostaliśmy wplątani? Zadania. W tajnej służbie. Moi drodzy, za Egipt. Bajek uwalnia egipskiego szpiega Khatiego, który był więziony w rzymskim forcie. I teraz tak.
w spisie rozszerzonym sieć szpiegowska w Cyrenajce, dzięki której Apollodoro skontrolował ruchy przeciwnika, została zdemaskowana. Kilku szpiegów schwytano, uwięziono i torturowano. Bajek musi dowiedzieć się, czy z siatki coś jeszcze zostało. Inaczej przyszłość Egiptu może być poważnie zagrożona. I w sumie pod kątem logistyki to jest zadanie, które jest najbliżej mojego, że tak powiem teraz, punktu położenia. Tak wyszło. I mam po prostu teraz znajdź i odzyskaj listę szpiegów. Okej, dobra. Nie tak to siak, no. Nie mogłem w inny sposób, no to się wycwaniłem. Tam mam teraz jechać, patataj, na tą górkę. Okej, moi drodzy. W sumie tutaj jest droga, jeszcze przeze mnie nie przetarta, szlak przeze mnie nie przetarty, a z tym fortem jeszcze się rozprawię. To ja jeszcze nie postawiłem kropki nad i. Ja tam przyjdę i jeszcze spuszczę wszystkich w pierdol. Jeszcze chyba mam za niski level do tego, na litość boską, no. Gdzie tu jest jakaś rozsądna droga w tamte miejsce? No, ten fort dla mnie jest ciężki. No, są takie forty, gdzie naprawdę ciężko jest cokolwiek zrobić. Ale to są takie wyzwania, no. To są takie wyzwania. Jak to chce się sprawdzić, to jak najbardziej. Ja się nie poddaję i na pewno jeszcze do tego fortu wrócę. Tylko widzicie, no, strategia na pół odcinka, nie? No, kurczę, i tak dostałem tam wpiernicz. No, siwy dym. Obrzucałem gnoja bombami, no ale jest jakiś kurwa robokop, no. Chęć do żony. Ale kręta droga tutaj jest. Ten koń zapieprza szybciej niż wielbłąd, tak mi się wydaje. Dobry ten koń. Yeah, dobra. Czy ja... Ile ja mam do tego celu jeszcze? Kurde, to jest kawał drogi. Serio? Siwy dym. Cały czas tą drogą muszę jechać. Cały czas tą drogą. Ona jest taka pokręcona cała, no ale co ja mam zrobić? No nic nie poradzę. Jest koń terenowy. Napęd na wszystkie cztery łapy. Świetnie, zajebiście. Kolejny jakiś obszar strzeżony. No nie gadajcie, że ja przez ten obszar strzeżony muszę przejechać, żeby pojechać dalej. No nie, mogę też tutaj sobie zrobić skrót. Tutaj gdzieś jest droga na dole, tak jak oni jadą. No właśnie. Czasami przydałaby się taka minimapka gdzieś na dole. To jak w GTA 5 było, nie? Taka minimapka, przydałaby się. Powinna być taka opcja, włącz albo wyłącz minimapkę. Tak cały czas trzeba patrzeć na tą taką główną mapę. W menu głównym. Ale nie narzekam, no, tak sobie też radzę. Są gry, które nie mają tych minimapek i ja wiem, czy to jest kiepskie rozwiązanie. Jedynie tylko co, to trzeba patrzeć czasami pod tą mapę, pod menu. W interfejsie gry, nie? W menu gry. Mam dziwne wrażenie, że ja się cały czas oddalam, chociaż jadę w tym kierunku. No wolne żarty. Ten cel się cały czas ode mnie oddala, no. Come on. Tutaj szybka podróż. Cały czas gonię ten cel. A może go po prostu wyprzedzę w inny sposób? Może mam tutaj gdzieś szybką podróż? Tu jak na złość nie mam. No cóż, no, trzeba gnoja gonić, no. No co poradzisz, no? Nic nie poradzisz. Daj mi spokój, kocie głupi. Nie mam teraz czasu na kocie zabawy. Znajdź sobie kłębek wełny i idź się bawić z kimś innym. Ach, wkurzyłem się, że ten fort mi po prostu... takiego figla spłatał, no. To jest też to, no, że nie gram cały czas non-stop, tylko dopadam tą grę raz na jakiś czas i wiadomo, że ten... Że ten level po prostu mi tam gdzieś cały czas też się obniża przez to, nie? Dobra, wypuśćmy ptaka. Czemu nie mogę wypuścić ptaka? No kurwa! Jaja se robicie!
To są normalnie jakieś jaja. Powiem wam szczerze, że ta gra czasami mnie wkurwia po prostu. Człowiek chce się skupić na jednym konkretnym zadaniu, to nagle nie wiadomo skąd przybiegnie jakiś kotek i cię zacznie drapać, no kuźwa. I przez to cel mógł mi znowu teraz pitnąć. No po prostu mam dzisiaj bardzo nerwowy gameplay. Nie, no wciula mnie robią, no zobaczcie, no znikający punkt, no dopiero co był tam, tu był gdzieś i teraz on jest znowu tam. I ja tak będę cały czas jeździł, tam a z powrotem i będą mnie kotki, kuźwa, atakować. No to normalnie zaczyna mnie ta gra dzisiaj drażnić. Ja tutaj miałem się świetnie bawić, a ja się zaczynam denerwować. Jasne, jeszcze niech jakieś jełopy mnie tutaj po drodze zaatakują. Nie wiem, na skróty chyba po prostu pojadę, tylko boję się, że koń kopyta połamie. To nie jest Pegas. Bajek, to nie jest Pegas! No właśnie, mówiłem ci, że to nie jest Pegas. Kuźwa. Będę musiał potem kopyta na zimowe wymienić. Gdzież ten jełop? Nieuchwytny cel. Na tamtym pagórku chyba gdzieś, nie? Wiobajek. Dobra. Niech mi teraz jakiś kotecek znowu przyleci. Tam jest ten gnojek. Namaste. Za nim. Jak ja go dopadnę, ale dostanie w pierdol. Za to, że go muszę gonić po całym Egipcie. No przecież to się do TVN-u nadaje. Jeszcze jakiś baran mi tu wyskoczył. Jaja? Co robią? No co jest? Gdzie jest kotek? Kotek uciekł na szczęście. Dobra, mamy to. Agencja Polodrossa w Cyrenajce. Antion odmówił zeznań. Wycięliśmy mu język. Setefu powiedział, że jest ich przywódcą. Chwila, bo tutaj coś mnie ukąciło teraz. Coś mnie tutaj zaatakowało. Tak czy inaczej lista jest. Chwila. Panowie i panie, gdzie ta lista? Dobra. Setefu powiedział, że jest ich przywódcą, więc to jego zabiliśmy pierwszego. Nikmetch wolał umrzeć z głodu, zamiast mówić. Davi, schwytany w burdelu. Neferatani, kobieta. Egipcjanie pozwalają kobietom na wykonywanie tych samych prac, co mężczyźni, więc zabiliśmy ją jak mężczyznę. Ilamesu, ukrzyżowany przez Brutusa Severusa. Patmose, utonął w morzu. Gupta, koszmary w Balakrze, złamiemy go. Przepraszam, koszary w Balakrze, złamiemy go. Khati, rzymski fort, schwytany, gdy zatrzymał się pogłaskać kota, ciągle żyje. Wyznał wszystko. No to tego Khati to ja uwolniłem. No i taka to robota. Kurczę piórko. Ciężko mi się tutaj dzisiaj żyje w tym starożytnym Egipcie. Oni mieli chyba bardziej przerypane niż my w czasach ówczesnych. Zobaczcie sobie, ile tutaj jest problemów. Ile kłopotów, no. Dobra, przejdziemy sobie teraz do znowuż tutaj interfejsu. Weźmiemy sobie te zadania. Moi drodzy, zadanie jest wykonane. Zepsute jabłko to jest kolejne najbliższe. Zobaczmy na odległość. Tak. O co tutaj chodzi? Uzdrowicielka
Praxilla prosi Bajeka o pomoc w sprawdzeniu niepokojących doniesień z Asklepionu w Balagrze. Czy chodzi o Flawiusza i artefakt wyroczni? Flawiusz, niesyty zniszczenia po pokazie swej nowej mocy w gospodarstwie na granicy, zostawia za sobą ślad śmierci w całej Cyrenajce. Po jego odwiedzinach w Balagrze pojawiły się niepokojące plotki z Asklepionu, kurwa, ale nazwy. Krewnym chorych i rannych nie pozwala się odwiedzać bliskich. Czy dzieje się tutaj coś złego? No kuźwa, no na moje oko tak. Dobra, w takim razie zobaczmy, gdzie to jest na mapie. Na litość, kurczę, piórko boską. Czy daleko trzeba się udać? A, tutaj mamy przecież szybką podróż. A co mamy po drodze? Co tutaj po drodze da się tak przy okazji... A, tutaj mamy skarbik. No to zaskarbimy sobie skarbik. Tutaj po drodze, czy będzie coś ciekawego? Czy mogę sobie od razu po prostu na zasadzie szybkiej podróży przeskoczyć? Chyba tak, przeskoczymy sobie do tej Balagry. Ze względu na to, że dużo czasu straciłem w tym cholernym porcie. Forcie. Tutaj gdzieś jest skarb. Na pewno nie w tym worku. No proszę was. Tak jest. I mamy skarb. Dajesz do Bajek, dajesz. Co tam jest ciekawego? Tarcza z brązu. Niezbyt satysfakcjonujące, ale zawsze to można obknąć na Pchimdargu. I kubki złotem parujące. Tak jest. Dziękuję. Poszły skóry. Do kabury. Dobra. Tomek, noga. A, to nie Tomek. Tomek teraz odpoczywa. To jest płotka. Dobra. We wszystkie konie, we wszystkich grach polskich graczy zazwyczaj nazywają się płotka. O kurczę, tutaj widzę, jest ciężki teren. Bardzo ciężki teren. Ale jak sobie obiecałem, zrobię sobie po prostu... O, speeda sobie zrobię tutaj. Ciach. Poszło. Siwy dym. Ciężkie życie tutaj mam dzisiaj. Ciężkie życie. A, tam sobie czeka. Tam sobie czeka. Okej. Muszę znaleźć przyjaciela Praxilli. Kryosa. Tutaj czeka. No to idziemy do Kryosa. Jejku, ale tu jest pięknie. Boże mój, taka piękna gra, a taka brutalna, nie? Tak sobie myślę. No tak jak z kobietami. Niektóre takie piękne, a takie kocice, że Jezus. No chyba nie chcecie w pierdolu, co? A jednak chyba chcą w pierdol. No dobra, no to zróbmy to. Co on gada, że pada deszcz? Nie, jeszcze nie. Co on gada? I polek w krzokach. Kuźwa, Bajek. Spierdzielamy stąd. Z tych krzoków. Dobra, odzyskam trochę staminy. Thank you.
siekane. No, tutaj, moi drodzy, skończyło się babci sranie. Kupkę chciałem złotem parującą, a nie jełopa na bary brać. No co to jo jest, kurde? No właśnie. Tutaj skończyło się już babci sranie. Tutaj są poważne zadania już do wykonania. Wróg na bardzo wysokim levelu. I mi się wydaje, że tutaj wróg też jest mocniejszy, o wiele mocniejszy. Ach, tam sobie wyszedł, na balkon. To dzięcioł jeden, no. Co, nie wyjdę tędy? Nie może być. No to tędy. No bajek, kicaj na górę. Rios, what has Flavius done to you? Co on tutaj robi? Wake up! Where is Flavius? Where is he? Fly away home, crow! Co do chuja? Another life spat on by that Roman shit-eater. Whispers! Whispers! What is that? Melita, the viper of the staff. The priestess? No! No, my lord Flavius! Please! I co, ja mam cię znowu nieść? Na barach? Kuźwa, to kolejny, którego dzisiaj muszę przenieść. Wszystko na moich barach po prostu. Masakra. Dobra. Przeniesiemy go do tej lecznicy. W sumie to niedaleko. Ale ja mam jedno takie podstawowe pytanie. Gdzie, kuźwa, na miłość boską, tu jest jakaś klatka schodowa? Jak oni tutaj wychodzą? To by mnie ciekawiło. Jak tu nie ma żadnej klatki schodowej? Tu nawet windy nie ma. Tu nie ma nawet niczego. Więc jak oni tutaj wchodzą? No jak? Jak oni tutaj wchodzą, ja się pytam? Nie ma tu niczego, po czym mógłbym po prostu zejść. A może jednak jest? Jest klatka schodowa. Także chyba źle nie będzie, tylko spokojnie. Muszę się upewnić, że tutaj nikogo nie ma. Nie ma nikogo? Ktoś tutaj dymki puszcza? Mam nadzieję, że tutaj nie wyskoczy mi za chwilkę jakiś jełop za krzaków. O, tam jeden idzie. Nie zauważył mnie. Wyjdę sobie tędy. Tędy wszedłem i tędy wyjdę. No tu już kilku takich leży. Czemu nie mogę zejść po tych schodach? Tam mnie coś trzymało u góry. Ten tu kafle myje, no. Listen! The lion cast his gaze upon me and I was with child! Have you seen the proconsul? The most comely man in Cyrene, nay, the world! Flavius! Flavius! We must all sing his name! I left my husband for Flavius! If only he would look my way! I would die today if only I could get to see the great Flavius's eyes! You must stop and hear me! I will wither without the great Flavius's love! I would kill my family for a night with the lion! What am I saying? Co ty mi tu dupcysz, kobieto? Dobra, idziemy stąd, nie mogę tego dłużej słuchać. Już myślałem, że ten żołnierz mnie zaatakuje, ale na szczęście nie zainteresował się mną jakoś specjalnie. Idziemy do tego całego punktu leczniczego. Czy ja mogę przejść tędy? Byłoby miło. Praxila! Stop your screeching! Praxila, hono tutaj! Praxila! Praxilo! Praxilo! All right. Just keep your voice down. She left to speak to the priestess. No! The priestess! A snake in the apple! Co? She has them. She keeps them hidden. Nie kupujcie iPhone'ów, tam są węże. Secrets shrouded. Her shrine of whispers! Is this poor witless thing you're doing? Nie, ja nie mam z tym nic wspólnego. The mountains, but... Look to this man.
He needs help. I will find the Shrine of Whispers. Kapliczka szeptów, no ja was proszę, serio? Serio, jeszcze jakieś kapliczki teraz mam szukać? No nie gadajcie, że mam się tam wrócić. Nie, ta kapliczka jest w innym miejscu. Ona jest tu, a tutaj też ktoś jest. A, roboty tu jeszcze jest, a roboty. Ha, kurczę, to jeszcze trochę potrwa. To jeszcze troszeczkę potrwa. A tak przy okazji, mógłbym też tutaj przyjść sobie i odblokować szybki ten... szybką podróż, a przy okazji też zrobić synchro. Także, no. Tomek! Może Tomka sobie w końcu wybiorę. Koń trochę pobiegał. Wyposażenie. Zmienimy go na Tomka. Chodź, Tomek. Tak jest, bierzemy Tomka. Tomuś! Tomuś tu chyba nie może przyjść. A zobaczymy. Tomek! Tomuś! Kuźwa, weźcie Tomka. Dup! Tomek! Co ty kurwa robisz, chłopie? No co żeś zrobił, kabelu głupi? No chłopie ty. Potaranowo wszystko, wszystkich. No come on, no piocie, proszę, Tomek. Weźcie smoka do hasioka. No Tomek, coś tu oczadzio, kaj ty tam włazisz, chłopie ty. Na litość boską. O, widzicie? Tam się muszę wyskrobać, na samą górę. Ale Tomek jednak nie jest taki szybki, jak koń. Ale z Tomka się fajnie walczy, bo widzieliście tam, jak wcześniej walczyłem z tym moim celem. No to on mnie... Wow, siepieron! To on mnie szybko po prostu i łatwo był w stanie zrzucić mnie z konia. No bo wiadomo, koń jest niski, ale Tomek już jest wyższy. Zostaw go senu, no. Ja się sam z tym uporam. A kysz, mędy. Ile tu jest kupek złotem parujących. Come on, jest co zbierać. Ale zaskoczyły mnie tutaj te żmije, no. Znaczy żmije, no. Umowałem żmije. W sensie nie takim, że to są żmije. Tylko węże. Jakieś kobry królewskie albo coś. Pierą wie, co tam pełzało. O, jeszcze jakiś kotecek mi tutaj przybiegnie. No i wyspinamy się tam. Chociaż wcale nie muszę się spinać, bo tutaj jest jakaś droga. O, bajek. Zrobimy synchro. Przy okazji zrobimy sobie, że tak powiem, kolejne zadanko, nie? Takie pierdołkowate. Uwielbiam tą przygrywkę. I synchro. A la 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 la. Znajdź kapliczkę szeptu. Gdzie ja mogę zaskoczyć? Tam. No to moi drodzy, zrobimy skok wiary. Pięknie. Tomek, chodź, mamy robotę. Tomek, noga, Tomek. Bo nic konkretnego dzisiaj jeszcze nie zdążyliśmy zrobić, a już godzinę tutaj siedzimy w tym starożytnym Egipcie. Nie, no jeszcze koty. Jeszcze koty będą mnie tutaj teraz molestować. Taki film teraz w kinie leci, ludzie koty. Modlę się, żeby córka mnie na niego nie wyciągła. Bo obawiam się, że to nie jest film na moją psychikę. W tamtą stronę muszę jechać. Kurczę, piórko. To zrobimy tak. Pojedziemy tędy. Tędy, 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 tędy. I tędy. Odhaczymy to i pojedziemy tu. Taką mam strategię. No, Tomek coś mi tutaj zwolnił, nie wiedzieć dlaczego. No, Assassin's Creed jest grą niesamowicie rozbudowaną. Zwłaszcza ten tutaj Origins. Nie wiem, jak to z Odyssejem jest, ale jak oglądałem kiedyś jakiś live u Petera Biskuita, to Peter Biskuit się strasznie na Odyseja zeźlił. Mówił, że po prostu tam cały czas trzeba od miejsca do miejsca, od miejsca do miejsca i że jego to już tam zdenerwowało, nie? Żeby nie powiedzieć, znudziło.
Także jak faktycznie Odysej jest taki, no dużo ludzi mi pisze, że taki trochę bezpłciowy. Ale ja się sam muszę przekonać na własnej skórze. Tylko że serię z Odyseja będę robił zupełnie na innej zasadzie. Zupełnie na innej zasadzie. Atakują mnie tutaj, gnoje. Skurczy konie! Spokoju nie ma! Co mi tutaj dupcy jakiejś dyscyplinie? Wszyscy tu kurwa zginiecie. Co do jednego. Podczas kręcenia tego odcinka nie ucierpiał żaden koń. No i po co wam to było? Mówiłem, że wszyscy zginiecie. Ja się musiałem po prostu rozkręcić po... i tyle w temacie. Pewnie się zastanawiacie, co WB miał na myśli, mówiąc, że serię z Odyseja, jakby robił, to by było to na innej zasadzie. Ano na takiej zasadzie, że robiłbym tylko i wyłącznie na odcinki misje fabularne. Nie poboczne, tylko fabularne. Bo tych pobocznych jest za dużo i potem wychodzi z tej serii tasiemiec na milion odcinków. Tylko z drugiej strony kłócę się ze samym sobą, tak żebyście wiedzieli, kłócę się ze samym sobą, ponieważ to by zaburzyło content mojej serii Zagrania Wujka Bohuna. Bo właśnie w tej serii przechodzę wszystko od A do Z. Zawsze tak było i zawsze bym chciał, żeby tak pozostało, ale kiedy ma się do czynienia z tak potężnie rozbudowaną grą, jak właśnie uniwersum Assassin's Creed, no to potem widzicie, no, gra się w to lata, nie? W moim przypadku, kiedy spotykam się z wami co drugi tydzień, no, teraz akurat była przerwa świąteczna, więc nieco dłużej mi po prostu to zeszło, ale no ogólnie sprawa wygląda tak, że już nie jeden z was mi napisał, że jestem youtuberem, który właściwie najdłużej robi serię z Assassina. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo wielu z was chciałoby zobaczyć te uniwersum tak od dechy do dechy, a youtuberzy tam robią tylko jakieś 2-3 odcinki i koniec, nie? A że u mnie możecie zobaczyć po prostu całą tą historię, nie? Także to nie były skargi, że tak długo u mnie ta seria trwa, tylko raczej pochwały. No ale jak ja się wezmę za Odyseja i będę grał kolejne 4 lata w to, no to kuźwa. To ja nigdy nie nadążę za kolejnymi odsłonami danego uniwersum, bo cały czas będę grał w jedno i to samo, nie? Lulajże, Rzymianinku, moja perełko. Lulajże, idź spać w cholerę. Tyle se, że tam zaspany. Co on mówi? Piwosz? Nie, żaden piwosz. Nie tak oficjalnie. I w krzaczki. Dobra, szukaj, kici, kici. Ja zagwizdzę jeszcze na ciebie. Czemu nie mogę zaatakować z ukrycia? Co do cholery jasnej? Dup go w krzaczki. Ten też w krzaczki? Hej, czemu nie mogą go zaatakować z ukrycia? Co do cholery jasnej? Klikam w te F i nic. Czasami ta gra ma dziwny mechanizm. Nie wiem, o co tutaj... Czasami nie umiem tego tutaj ogarnąć, bo mechanizmy tutaj czasami się, tak mam wrażenie, zacinają. Na przykład podchodzę do pokonanego i klikam E. To on mi dźwiga tą, te truchło, te zwłoki, zamiast dźwignąć mi kubkę złotem parującą, no właśnie. Czasami tak, podejdzie się do jakiegoś przedmiotu, nie? I trzeba go obejść z jakiejś konkretnej strony, pod jakimś konkretnym kątem, żeby na przykład coś, nie wiem, włączyć, przełączyć, po prostu wejść w interakcję. Czasami tak to dziwnie tutaj działa. Ja już zauważyłem, że od czasu do czasu są takie dziwne rzeczy. Widzicie? Patrzcie, o, na przykład te truchło, co tu leży. Podejdę mu od strony głowy.
Widzicie? Dopiero po jakimś czasie się włączyło, że mogę z nim wejść w interakcję. Cokolwiek z nim zrobić. Takie bimbam mam trochę, nie? Jestem tutaj. Secret in the mountains. I pray Praxila and the others are alright. Kapliczka szeptów. Już wiemy, że jest to kapliczka strzeżona. Mieliśmy tutaj jełopów. I coś mi się wydaje, że tam będzie ich więcej. Nie lubię mieć racji. Czasami. Ja mam ją zabić na śmierć. Kumacie to? Mam zabić ją na śmierć. Cóż mi ona bidna zrobiła? No ale jak mam zlecenie na nią, no to niech się stanie, że kapłanka Melita w pierdół dostanie, no. Za wysokie DPI. Nothing but Flavius. Deorum. Jeden strzał. Jeden trup. Ktoś tam wpadł w panikę. Chłop siekierą leci. Chyba go pogięło. Mąż w jajko. Co kuźwa ma? No leżeć mi tu, chłopie. No ma kuźwa jaja. Ognioodporne. Co on sobie wyobrażał, ten facet? Co on sobie wyobrażał? Jak taki chłop się kierą nie dał mi rady, to co on myśli, że on mi da radę z tym takim tutaj żądełkiem? Pogięło go? Zagłupi on! Pewnie kapłankę trzeba podejść i dobić. Ale zanim to zrobię, to chłopów powypuszczam jeszcze. Będą dodatkowe punkty umiejętności. Nie obchodzi mnie to, że śmierdzi wam spod pachy. O, tutaj są papirusy jeszcze. Dobra, nie będę teraz tego czytał. Nie, to nie jest papirus. Znaczy papirus, ale nie z zagadką. Moje szczere podziękowania. Melitto, dziękuję ponownie za twoją łaskawą gościnność. Ale naprawdę nie rozumiem, jak możesz żyć wśród chłopów w Balagrze. Moim zdaniem to prowincjonalne miasteczko pełne wieśniaków i ściana. Nie ma w nim nawet porządnej rzymskiej łaźni. Wino było dobre, ale jak sądzę, stoi za ten twój wspaniały gust. Może gdy następnym razem Flawiusz zwoła tę radę Cyrenajki, moglibyśmy się spotkać w mojej willi na nasze komisasatio, cokolwiek to jest. Musisz spróbować ślimaków karmionych mlekiem. To specjalność mojego kucharza. Twój uniżony sługa Leander. Ślimaki? Kuźwa, tyle makasy, a je ślimaki. Nigdy nie rozumiałem, tych dziwnych potraw. Jeść ślimaki. Kobieto, nie jesteś wolna. Idź i rozmnażaj się. Stop Melita, Bajek. No dobra, dobra, no. Ejku, kobieto, no. Dobijemy ją mydłem, no. Laciem ją. Nie wiem, co ja żebym jej zrobił. Coś pomajstrowałem przy jej pochwie. She was a healer. She makes me ashamed. No tak to działa. Uwolnij pozostałych więźniów. No to co, oni se sami nie mogą kopnąć w ta klotka teraz, no. Sandała w ta klotka kopnij i już wyjdziesz, chłopie, ty. Nie denerwuj biednego mnie. Uciekaj, nie nerwuj biednego mnie.
Ahud! Sam jesteś Ahud! I would burn this place to ashes if I could. There is terrible evil here, Bayek. I am terrified for the fate of my Cyrenaica. Melita was mad. That relic, the one that Flavius used at the farm, he used it here. When I found Krios, I knew. I could feel it clawing, digging in my mind. That is what it does. Insidious like a parasite. Control men's minds and make us slaves. Our fates are our own, Praxila. We will always fight for that. Dokładnie tego gada Bajek. Ta kapłanka, ona była, jak ona tam się nazywała? Metipasila, czy Mentos, czy Freshmyka, czy... No ona była obłąkana, no ona miała kiepa, no ona miała siedzieć, nierówno... No waliło jej w dekiel, no tyle ci powiem, Praxila. Po co idziemy, bo normalnie nie będę się denerwować duży. Jak się stąd wychodzi teraz? Którędy? Aha, tamtędy. Chodź, Praxilo, chodź. Wynosimy się stąd. Mam cię stąd wyprowadzić, więc wyprowadzam cię, kobieto. Follow me. Przecież na zewnątrz podejrzewam, że tam będzie już pewnie jakaś ekipa jełopów. Ach. Tak mi się coś wydaje. Ale pewny nie jestem. Praxila chciała spalić te miejsce. Okej. Okay. Tak przy okazji. Nie, żeby mi brakowało, ale dobrze by było. Sobie uzupełnić kołczan. Chodź stąd, Praxilla. Bo jeszcze strzeli ci coś głupiego do głowy i wysadzisz to w powietrze. After what she did, I would have slit her throat myself. Thank you. For me, for Balagrey, it is more than I would have asked. And that is why I give it freely, while freedom still means something. Don't you ever get sick of saying so many goodbyes? Part of me, yes. But it is part of the journey. Ta Praxila to laska taka, nie? Your land will not die, Praxila. You are its healer, its protector. Tak, jesteś takim Medjayem, Praxilo. Now is our time to emerge from the madness, Bayek of Siwa. No, Praxila jest sponsiu. Ona tutaj, ta wioska bez Praxili to włócznia Cyreny. No nareszcie mam zajebistą broń. No włócznia, no w końcu, no na taką włócznię czekałem przez całe życie. Gdzie jest ta włócznia? Włócznia. Zajebista włócznia. Włócznia to jest coś, czego ja tutaj tak troszeczkę się boję. Ponieważ jest to broń, no tak dalekodystansowa w walce krótkodystansowej, tak, czyli bezpośredniej. No bo mieczek mam krótki, zanim ja go tak pokąsam, a włócznia na kiju długim, jak przypierdolisz, to Jezu! No właśnie, kurczę. No i biorę włócznię. Tym bardziej, że ona teraz ma tak. Adrenalina w chwili zabójstwa, czyli dodatkowa adrenalina, można byłoby tam po prostu skilla se podnieść, wartość trafienia krytycznego i zdrowie za trafienie krytyczne. Kurczę, no biorę. A tutaj, czemu mam pałę? Tu se zostawię tą ultimę. Ciach. Także tak to będzie. Tu będzie ultima, a tu będzie włócznia. No Praxila, ona jest w porządku. Ona wiedziała, ona słyszała, że ja ją pochwaliłem. Ja zawsze mówiłem, że Praxila to jest pąsiu kobitka. Mógłbym z nią grzeszyć w ścianie. Serio, mówię wam. Na wieczór, na obiad i na śniadanie. Praxi, jesteś pąsiu, jesteś kobitko. Gdyby nie ona, to ja nie wiem, to te miasteczko by tutaj legło w gruzach. Dobra, no to wypróbujmy tą włócznię. Co się dzieje? Na litość boską.
Ja pierdzielę! Moi drodzy, chciałem sprawdzić, jak tutaj działa cios adrenaliny i wiecie, co się okazało? Bo trzeba wcisnąć Shift i F, a wiecie, co ja sobie wciskałem? Caps Locka. No, na litość boską. Ja mam dzisiaj tu jakiegoś pecha po prostu. Ale w sumie, no, nie zginęłem, także... Muszę chyba sobie częściej grać tego asasyna. Jak robię sobie za długie przerwy, to potem mam to, co mam, nie? Gdzieś ten skill mi tak troszeczkę słabnie. Tomek, noga. Ale ja wam mówiłem już niejednokrotnie. Ja was na moim kanale nie nauczę w to grać. Ja wam na moim kanale pokazuję, jak to się nie gra. No właśnie. I to właśnie mój kanał się różni od waszego gameplayu, że wy gracie lepiej niż ja, a ja gram tylko dla przygody. Dla dobrze opowiedzianej historii. Tak jest. Dobre, moi drodzy, w takim razie jest se tutaj pojedziemy, tak jak żebym se to obiecał. Tylko z tym, że tu będzie chyba problem pod kątem topografii, ale ukształtowania terenu bardziej, o. Bo tu są górki, pagórki, jakieś jeszcze inne tego typu utrudnienia. A Tomek też Pegazem nie jest, uwierzcie mi. O, proszę bardzo, o tym właśnie mówiłem. Cyk. Tomek, na wstecznym. Co? Tomek, na wstecznym pojedziemy. Dzień dobry, tu mnie jeszcze nie było. O. Strasznie Tomkowi jedzie spod ogona. Jedzie mu jak nie wiem co. Chyba, że to pach opuścił bąka. Nie wiem, co tu się tak naprawdę stało teraz. Ale zaczyna odbijać się to na mojej psychice. Cześć, chłopie. The Magi from Siwa. Ibi. I recognize you. Please, my daughter has got herself in terrible trouble. No, twoja córka, no to jakżeś Bachora pilnował, no hopie ty, no dobre, no pogodomy. Albo nie pogodomy, ja pogodomy. Jednak, no w końcu też mam córka, no znam problemy, no wiem, o co chodzi. Ibi, you are far from Siwa, my friend. Yes, Magi. I could not stay there after what happened. I cried for the people we left behind. What is wrong with your girl, Apate, yes? A few months ago, she met a Greek lad. He was so earnest and idealistic. He filled her heart with rebellion, convinced her to help him cut out the Roman canker growing in our world. They were captured attacking the fort. Apate strode the same sand as Chemu. Our ancestors shared the Wahat. Where do the Romans have her now? There is a place on the road to Cyrene where they inflict the cruelest punishment. A road lined with dead rebels. Don't worry. I will bring Apate back to you, Ibi. No to masz, chłopie, problem. No jak cera ci zeszła, no, na złą drogę, no to no, trzeba będzie komuś po prostu nakopać do życi. Zobaczmy w zadaniach, jak to opisują. Jak to opisują tutaj, moi drodzy? A więc tak. Carpe diem. Tak się nazywa ten cały evencik. Zadanie poboczne. A więc tak, moi drodzy. Bajek odkrywa, że Rzymianie pod dowództwem swojego oficera, Brutusa Severusa, Servetkusa, skwaśniętego mlekusa, wymierzają okrutne kary i torturują każdego, kto im się sprzeciwia. Rzymianie zdobyli wpływy w całym znanym świecie, podbijając i rzucając na kolana wszystkich, których napotkali na swojej drodze. Jednakże czasem bywa tak, iż ludzie nie chcą, by ktoś nimi władał. Gdy tradycyjne kary przestają działać na bojowników o wolność Cyrenajki, generał Agrypa wydaje rozkaz dowódcy posterunku Prasinos, czy jakiś tam inny jeszcze wieprzek, aby wprowadził brutalniejszą i skuteczniejszą metodę perswazji. Ukrzyżowania. Masakra. Skądś to już chyba znamy. Ale tutaj mamy jeszcze skarb do zebrania. Tu gdzieś. Tu gdzieś jest skarb do zebrania. O, tam. Dzięki, synu. Na te ptaszysko zawsze można liczyć. Źli panowie tam są.
Nie. Tak. Gdzie się tam patrzy? Tu się patrzy. Orientuj się, młody. Kaput. No gdzie tam poszedł? Leży grzecznie. Nie Dziehutti, tylko normalnie asasynek jestem sobie. No i tak proszę mi mówić. Asasynku. Aj, kubki złotem parujące. Uwielbiam te kubki. Takie dwójeczki to mogą być. Ciach, co to? Taka jaka zwykła tarcza szmaczana. Ukończono lokację. Popas poimen. Kuźwa, ja się tutaj przy okazji nauczę jakiegoś dziwnego języka, który nie istnieje. W moim żargonie, jak ja to odczytuję. Obłęd, po prostu obłęd. Nie bierzcie tego na serio, jak ja tutaj to czytam, ok? Bo ja to interpretuję na swoje. Takiego języka nie ma. Nie uczcie się tego języka. To jest język bohunowski. Nie urzęduje nigdzie i nigdzie nie jest zapisany, także no. No tylko na tym kanale takie cuda. Dobra, gdzie to trzeba teraz patataj robić? Tu trzeba patataj, a tu przy okazji jeszcze jakiś pytajniczek mamy. To jest jeszcze tyle do roboty. Także doczekamy się jeszcze setnego odcinka chyba z tej serii. Bajtel z drogi, hopie, bo ci połamia nogi. Tomek nie zna tego hamulca. On hamuje jak lokomotywa. Także i to na haku mająca z 50 wagonów. Śmierdzi strasznie Tomkowi spod ogona. Się cieszcie, że tego nie czujecie. Możecie sobie tylko wyobrazić. Tutaj kolejna jakaś forteca. Ale. Panie. Nie, no dobrze, ja robię patataj. Tu jeszcze też coś jest. Tam coś mruga. Popatrzcie. Bo mi się zdawało. A więc tak, ja muszę tak. Tutaj przez rondo. Tak, i tu. Dobra. Jejku, tam mnie w ogóle jeszcze nie było. Ile tu jeszcze jest nieodkrytych lądów? Co tutaj się odjebało? Z kim oni tak właściwie walczą? Ze sobą? Nawzajem? Napierdalają się między sobą? No mi się oberwało rykoszetem, ale... W dupie mam ich, nie się napieprzają. Ich losy mi po prostu są obojętne. Walk into the flames. Lavios will burn away your crimes. Scorch the unbelievers with your inferno. They think Flavius is their god. What madness is this? The lion's fire will cleanse you. I will pay for my crimes, Flavius. Feel the searing heat of forgiveness. Flavius nie jest bogiem! Masakra. Mają zwykłego człowieka za Boga. No ale cóż no. Pogański kraj, pogańskie obyczaje. Co do chuja? Co jest? No ja was kurwa proszę. Ja taki niespodzianek nie znoszę. Jak mnie napadli bezczelnie szybko i... Skąd oni wyjechali z krzaków? Zaczynam kochać tą włócznię. Więcej mama tu nie miała? Ale mi wjebali. Kręgosłup mi połamali. Ale no to było bezczelne, żeby biedny ja był zaatakowany w taki nagły, bezczelny, brutalny sposób. No przecież... No co jest? Strasznie mnie sprali. Senu. W którą stronę mam cię skierować, Senu? Tam jest ta cała apatę. This is what happens to filthy rats who betray. Coś mi się wydaje, że chyba będziemy się za chwilkę napierdalać. A, to dlatego mnie zaatakowali. Z tych krzaków wyjechali. I mnie poturbowali. Bo apatę już jest tutaj. Namaste.
A ja jeszcze sobie tak główną drogą tędy jadę, no tak, no dlaczego by nie? Prowokuje los. Ale oni z lasu wyjechali i mnie zaatakowali. To jest niehumanitarne. W plecy mnie. W plecy. Tak. Wymyślili sobie, Rzymianie, krzyżowanie. Chuje. Dobra, Tomek. Muszę to załatwić sam. Wybacz, Tomaszu. Czy wy widzicie to samo co ja? A ja widzę same tutaj krzyże są. O, krzyż, krzyż, kolejny, kolejny. Kuźwa, oni tutaj odjebali całą drogę krzyżową. Ja pier... Co za barbarzyńcy. Nie powinno tutaj z nimi być zbytnio ciężko, bo mają level 33. Serio? Come on! Davishok, quiz quizes! Nie uciekniesz mi, gnoju. Leżeć. Kocham ten łuk. Jest zajebisty. Pięknie, ale się poskładał. Więcej ich mama nie miała? Przecież czterech ich było. Z lotu ptaka. Skąd się wzięli te skurweseły? No chodź do tatusia. Taniec, suki kot. Ale dostał w czajnik. Aż mu się woda zagotowała. Brak cholernej amunicji. To nie jest zbyt dobra informacja. Cholera, co to jest, jakiś łucznik snajper? Nie, tu nie ma. Ten płomień mi przeszkadza, no. Co do chu... Leżeć mi tam, chłopie, nie podskakuj. Jeszcze jeden. No przez ten płomyczek nie widzę. Ruchomy cel z siebie robią. Dobra, zabiję go laciem, bo już mnie to denerwuje. Kulus? Ja ci dam kulus. Co to za barbarzyńca? Dobra. Ale przecież jak patrzałem, z lotu ptaka to nie było ich aż tak dużo. Skoro oni się kuźwa nagle pobrali? Ja tu już wybiłem 4 półki. Podpaliłem go. Nie wkurwiaj mnie. Co to za kłęs urocza? No rzucaj. Rzucaj. No come on. Rzucaj. No. Jest jak wrzód na dupie. Jaki gnój.
Masakra. This is the crucifixion site. Niektóre cele są tak upierdliwe. Dobra, Bajek. Nawet nie zdążyłem przeczytać, coś powiedział. Nie zdążyłem nawet odczytać, co powiedział. Ale uwolnimy ich tutaj wszystkich najpierw. Najpierw tych. Gdzie, nie marudź mi tu, chłopie. Będziesz się jeszcze skarżył, że tak długo. Jesteście free. Jestem, kobieto. Jesteś wolna. Bajek, saved by my childhood hero. Incredible. It has been so long. Let's get free of this barbaric place fast. Za czasów mojego dzieciństwa były zimy, a teraz nie ma. We shouldn't linger here, Bajek. Jak ona zapierdala, nie mogę jej dogonić. No, podejrzewam, że droga do bezpiecznego miejsca będzie pełna jełopów. Jak to zazwyczaj bywa. Zobaczcie, ile tu jest krzyży. No, ku mojemu zaskoczeniu. A więc jednak Assassin's Creed Origins potrafi zaskoczyć. I feared it was you, Abate. I could not stand by as the Roman contagion spread. You heard what they did in Siwa, Bajek. Tak, wiem, pochodzę stamtąd. I saw it. You attacked the fort. Yes, the captain of the prisoners' camp, Severos, is a psychotic butcher. Every day finding new, sick ways to inflict suffering on our people. Then at night he goes who knows where to plot and plan. While Severos lives, the rebellion is nothing but sound and fury. It was your strength and spirit that Hemu loved the most. My days were filled with freedom then. Your boy and I hunted, laughed, lived. That is all I want for my children. Then I will kill the torturer, Abate. Look him in the eyes and make him understand that he's a shit eater. I will gather my friends. If you attack, I tak tego nie zrozumie, Abate, no. Źli ludzie nie chcą zrozumieć tego, że są źli. Mają na to wyjebane, że są źli. Po prostu są źli, bo są źli. Siegfried są zepsuci do szpiku kości. Find that shit eater. I will round up what's left of the freedom fighters. Dobrze. Find that shit eater. I will round up what's left of the freedom fighters. No dobrze. Find that shit eater. I will round up what's left of the freedom fighters. No dobrze mówię, nie? Find that shit eater. I will round up what's left of the freedom fighters. Ach. Łomeny. Myślą, że my, meny, nie rozumiemy, co oni do nas gadają. No czasami nie. Wszystko zależy, w jakim języku do nas gadają, tak? No, czasami niby polski, a taki jakiś chiński, no, taki chiński polski, no. To wszystko zależy od faz księżyca i tak dalej, i tak dalej. Dobra, schowajmy tego konara, bo normalnie... Uch. Chodź tutaj, Tomku. Widzisz, Tomek? Widzisz, jakie losy? Chodźcie, zobaczymy tą masakrę. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Ukrzyżowani. Droga krzyżowa tutaj się zrobiła. Kurczę, piórko. Normalnie droga krzyżowa. Cholerni Rzymiani. Nowe miejsce odkryto. Zajebiście. Kolejny cholerny posterunek. A ja sobie tak stoję na środku drogi. A tam dwóch jełopów idzie w moim kierunku. Też mam na to wyjebane. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. No, nie, ja bym powiedział, że nie fajnie to wygląda na mapie. Ja bym powiedział nawet, że koszmarnie to wygląda na tej mapie. No to jest tak, zabij skarb, zabij dowódcę, zabij kapitana. Czyli mi się tak wydaje, że chyba wbiję tutaj im na chatę, rozdupcę im drobny mak i zakończymy te dzisiejsze spotkanie. Tak sobie myślę, że tak chyba zrobię. Czemu? No bo mogę. Tylko, że nie wiem, czy warto mi tu fikać, ponieważ mam, no, braki w kołczanie. I to nie wiem, czy to będzie dobry pomysł po prostu. Tak chyba nie za bardzo. Ale jak podejdę do jednego jełopa i do drugiego jełopa, tak wiesz, pojedynkę, nie? I na przykład użyję w końcu tej funkcji szału. Chociaż może być, że szału nie ma. Czemu mi nie działa szał? Dobra. I teraz zobaczymy, czy on będzie szalony.
Ja pierdolę, on jest szalony. Co on zrobi? Pójdzie zabije go na śmierć? No ale walcz, szalony człowieku! W moim imieniu! Zabije szalonego, czy nie? Szalony! 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 Ciekawe, czy szalony będzie cały czas szalony, aż do śmierci... Je, zabił szalonego! Skurwisyn! Zabił mojego przyjaciela szalonego. To nie może tak być. Kto jest wrogiem moich przyjaciół, jest moim wrogiem. Każdy szalony teraz będzie moim przyjacielem. Ja mam 8 surowic szału jeszcze. Masz. Bądź szalony, chłopie. Bądź szalony. Tak jest. Je, odjebał goryla, szympansa. I mnie? Ty chuj! O nie! Mnie? Biednego mnie? Masz, ty gadzie! Miałeś szansę zostać moim przyjacielem! Za to umrzesz tutaj! Śmiercią tragiczną, naturalną. Nie. W sensie, że nienaturalną. No to tak naturalnie ludzie nie giną. Wyobraźcie sobie. Skurweseł, no. Żeby biednego mnie zaatakować, kiedy przyjacielem moim miał być. Gdzie są wszyscy moi przyjaciele? Nie, powybijam ich tu wszystkich na śmierć, no i tak się skończy dzisiejszy odcinek. O skurweseł. Niby na mnie patrzał, ale mnie nie zobaczył? Co on, kurwa, ślepy? Aaaa, mam moje ulubione strzałki. Ale tak sobie myślę, że sobie je zaoszczędzę. Tak sobie myślę właśnie. Zrobię mu sipuku. Sipuku akuku. Leżeć mi tu, chłopie. Pięknie. O! Stajenny wyszedł. Cicho mi tu, koniu. A gdybym tam rzucił tam bombkę? Tak se myślę. Zbombarduję ich. Barn! Barnujcie się tam, wszyscy. No nie wierzę, że oni to przeżyli. O ty gnoju. No jaki gnój? Przeżył to. Też włócznik. O, dość tego, panie kolego. Leżeć mi tu. Dobry nieprzyjaciel, bardzo grzeczny nieprzyjaciel. Pozabijałem tutaj kilku. A ten tam napierdziela dalej na tym koniu i mnie tam szuka. Ale muszę go skasować, bo on tutaj strzeli mu do palicy, żeby tutaj przyjechać. I co? Zaraz wypuszczę ptaka. Cyk, cyk. Cyk. Dobra, zorientujmy się. Kto, gdzie, po co i na co. Senu, wyłapiemy ich wszystkich i zabijemy ich na śmierć. Nie będziemy się z nimi tutaj pierdolić w tańcu. Tak jest. No troszeczkę ich tu jest. Bez dwóch zdań. Ożesz ty w mordę. Taka jakaś rozległa ta baza. Okej! Nie powiem, że jakoś specjalnie mnie to cieszy.
Volete Ibi! Profile! No i to był twój błąd. Przejdziemy sobie na ten łuczek. Po co on stąd schodził? Reszta na niego nie reaguje. Dziwne to jest, nie? Tak jest. Mój sojusznik tam z nim walczy. I to mi się podoba. Pięknie. Bardzo pięknie. Zajebiście. Gnoju szybki. Biegasz to nie potrafią szybko. Kuźwa, nie nadążam za nim. Jaki szybki gnojek. I to mi się podoba. A dlaczego? Zaraz się dowiecie. Jak na prawdziwego skrytobójcę przystało, chłopa we śnie zabije. Dziękuję, do widzenia. Tak jest. I jeszcze skarby mu ukradnę. Kryształki. No i bravissima. Okej. Idziemy na ten mur. Zobaczymy, czy da się z tej kuszy zrobić... No nie da się. Zrobić takiego pożytku, jakiego chciałem. Ale nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. Pięknie. P i E, kyny i E. Jakiś cieś tam próbuje mnie dostać z dołu. Et quidem cum amicis? Gdzie on kuźwa zniknął? Szedł tutaj przecież. Pięknie. Ani mi się wasz. Jeszcze ktoś? Tam, ale nie dosięgnę tam. Co za gnojek. Idzie. No i po co mu to było? Dobra, Bajek, na dół. Nie no, Bajek, na dół mówię! Na dół! Tak jest.
bo tam mój sojusznik walczy z tym gnojkiem i nie umie sobie z nim poradzić. Leżeć mi tu. For the Magi, for Serenica. Find that shit eater. I will round up what's left of the freedom fighters. Tu jest ten cały ścieverus. Najpierw zakończymy akcję tutaj, kobieto. Także jak już robimy, to zróbmy to do końca. Ja cię proszę, lwiątko. Siedź sobie tam na dupie i proszę mi nie przeszkadzać podczas akcji. Pięknie. Wybijemy wszystkich co do nogi. Moi drodzy, za darmo ich nie bije. Muszą zapłacić za to, że są skurwesołami. Tutaj mamy dwóch. Do widzenia. Tak jest. A co potem, jak mi się skończą te strzałki z tym szałem? Co potem? Jak to potem odnowić? Nie mam pojęcia jeszcze. Dobra, no i pięknie wszystko tutaj jest wykonane. No i idziemy teraz do tego całego Brutusa Skurwielusa. Gdziekolwiek on tam jest. Brutus Skurwielus. Dobra, Tomek ich odpocznie. Jedziemy do Brutusa Skurwielusa. Nadchodzę, Brutusie. I ty przeciwko mnie, Brutusie. Tylko pytanie... No na pewno tam jest, no to na bank. Tylko... Na 100% nie będzie tam sam. Na bank. Nie teraz. Zobaczmy, co jest tu ptaka. Aha. Załatwię to po swojemu. Tu jesteś, ty chamie zbolały. No dobrze. A ja mam taki fajny łuk, sobie wyobraź. Napierdala jak kurwa mać. Co ty na to? Pewnie ci się spodoba mój łuk. Mogę się założyć, taki fajny. Zobacz sobie, jaki mam fajny łuk. Hop. Bajeku, ale teraz no na dół. Na dół, chłopie. Pięknie. Idziemy go dobić mydłem. Oj, kubkę złotem parującą sobie przy okazji zbierzemy. Do widzenia. Ave, Severiusie, Kutafusie. Ave, ave. Ci buntownicy to tylko wieśniacy i kobiety. Napadli na kilka naszych karawan. Ukradli trochę zapasów, ale są tylko ziarenkiem piasku w sandałach Rzymu. Niczym więcej. Złamiesz ich za pomocą naszych wymyślnych tortur. Słyszałem o jednej z technik, o szczurach w kotłach, podgrzewanych tak długo, aż przegryzają się przez brzuchy ofiar, próbując uciec oczywiście. Wrzaski poruszyłyby samego Jowisza, ale najlepszą karę zostaw dla ich przywódczyni Apatę. Ukrzyżowanie, powolna śmierć zdrajcy. Generał Agrypa. Grypa? No toż kuźwa, wyleczymy ten naród z grypy. No, moi drodzy, i tu, na tym wydarzeniu, na tej sensacyjnej wiadomości, zakończymy te nasze dzisiejsze przygody. Nie wszystko poszło, przyznaję się, no, nie wszystko poszło tak, jakbym chciał, żeby poszło. Ale, moi drodzy, no, tak jak w życiu, czasami jest z górki, czasami pod górkę, łatwo nie było, ale jakoś było.
No, ten Ford na początku strasznie mnie zirytował, ale ogólnie jestem nawet zadowolony z dzisiejszych wydarzeń, bo udało mi się zabić kolejnego jełopa, który akurat no, w tym przypadku miał wieśniaków torturować, prześladować, a samą Apatę miał ukrzyżować. Mieli wymyślne kary, jak sami przed chwileczką słyszeliście, nawet doszli do tych szczurów, które przegryzały się przez brzuchy niewinnych ludzi. Moi drodzy, takich jełopów trzeba eliminować i ja jestem dzisiaj bardzo usatysfakcjonowany tym faktem, że takiego jednego cyfrowego byta, a raczej odbyta, no zlikwidowałem. Moi drodzy, i tą sensacyjną wiadomością kończymy dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. No i cóż, że też przy okazji rządziły wami emocje, no bo właśnie taka jest ta seria, która te emocje, no, wyciąga z was, choćbyście chcieli, czy też nie chcieli. Moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję do zobaczenia za tydzień, gdzie w serii oczywiście zagrania wujka Bohuna znowu się spotkamy, ale w playliście Far Cry 5. Serdecznie zapraszam już dzisiaj i zapraszam na pozostałe produkcje na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu wam życzę. Pa!